Jaki jestem wielki, ja pierniczę, prawie jakbym widział z... A nie będę wam mówił. Siema nameczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. I dzisiaj coś specjalnego, coś czego jeszcze tutaj nie gościliśmy. Gra nazywa się Insidia i jest to takie Slither.io 2.0, czyli Slither.io w dużo lepszej grafice i nie przez internet. Chodzi o to, że mamy tam... Wcielamy się w robaka i robakiem musimy zjadać inne robaki albo inne pożywienie, żeby rosnąć. Czyli dokładnie to samo co w Slither.io, ale w trochę innym, bardziej creepy świecie. I nie przez internet, z tego co wiem. Sprawdzimy dzisiaj wszystko, zobaczymy czy wam się spodoba. Jeżeli wam się spodoba, to patrząc na wasze ostatnie wybryki i to co się dzieje ostatnio na kanale, jak szybko się to wszystko znowu zaczęło rozrastać, 400 łapek w górę i wbija następny odcinek. Na dzisiaj przechodźmy tak o tą intro. I o co tutaj wszystko chodzi w tej grze? Mamy 14 poziomów, każdy musimy przejść w jakiś tam sposób. I na pierwszy zagrałem sobie chwileczkę, tylko żeby ogarnąć tutaj sterowanie i wszystko to, o co w tej grze chodzi. I spróbujemy właśnie tam zagrać, więc przechodźmy na pierwszy poziom. I mamy tutaj takiego śmiesznego pana, który jest naszym jakby nauczycielem i pyta, czy kiedykolwiek kontrolowaliśmy tutaj ślimaka i musimy używać albo wsada, albo... strzałek i shift do sterowania. Myślę, że jest to całkiem... Do you see the biggest key on the keyboard? Press it. Spację miałem. Dobra. I teraz tak. Kurde, a nie, bo tamten to był tutorial, czyli ominąłem tutorial i niezbyt wiem jak się gra. Właśnie, ale widzicie, że bardzo szybko zostałem zjedzony przez wielkie czerwone robaki. Ja byłem małym czarnym robakiem. I tutaj jakaś pani mówi, Bob, przestań robić sobie jaja z ludźmi. On, a kurde, że mój system nauki nie działa. I jeszcze może raz, ale ona mówi, że nie, koniec stresu. I zaczynajmy od jajka. Czyli my... Nie, to dobra, czyli dalej jesteśmy w tutorialu, więc nic się nie stało. Zaczynamy jako jajko. Zaraz z tego jajka się wyłonimy. I jak widać, chcę używać obecnie klawiatury. I co? Muszę nacisnąć do przodu i jesteśmy właśnie takim tutaj robaczkiem. Teraz tak, poruszamy się, używając uparł to move forward. Aha, czyli dobra, bo ja wcześniej tylko strzałek używałem, ale się okazuje, że trzeba też trzymać do przodu W? Nie, no właśnie chyba nie trzeba. Dobra, czyli poruszamy się takim ruchem, jakby to nazwać. No takim pełznięciem, prawda, jak węże, czyli z lewa do prawa, z lewa tu prawa. Oh no, too slow. Play in the B clicks, czyli że wąż może przyspieszyć pełznąc jak wąż. Release forward arrows and gently... O, właśnie oni o to mówią, że zamiast trzymać do przodu, to muszę trzymać, to muszę latać cały czas w prawo i w lewo, w prawo i w lewo. I dzięki temu szybciej po prostu biegam, znaczy pełznę. Rosnę też właśnie dzięki zjadaniu jagódek, więc myślę, że to jest całkiem fajna rzecz. I teraz musimy zrobić 20 czystych takich tutaj turnsów, czyli zakrętów. No i jak widzicie, wygląda to naprawdę całkiem fajnie. Jesteśmy już całkiem też sporym robakiem. Płyniemy z maksymalną prędkością. Well done, a master degree in slithering is yours. Czyli dostaliśmy, kurde, inżyniera w pełznaniu. Not bad, everyone knows it's hard, but first, but look... Nie wiem, co oni tutaj przeczytali. I potrzebujemy ile? Nie wiem, space. Aha, czyli już to skończyliśmy i właśnie ciemnia się coś. A nie, muszę zjeść 50 bersów? Co mi to da? Nie wiem, bo mogę przejść dalej, ale oni pozwalają mi zjeść 50 bersów. Więc ja tutaj sobie popływam, zjem te 50 bersów i do was wrócę. Aha, czyli po prostu robiliśmy to sobie dla żartów, bo tam było napisane przed chwilą, że gdyby mieli jakiś achievement za zjedzenie 50 bersów, to bym go dostał, ale tak naprawdę nie mają, więc zmarnowałem czas. Super! Lecimy dalej. Here's the tip. The worm only tries to bite what it can swallow. Czyli możemy tylko ugryźć to, co potrafimy przełknąć. Look at the jobs. The worm opens them when there is prey nearby. Czyli, że kiedy ono tworzy swoje pasze, znaczy, że możemy to zjeść. Myślę, że to jest dość logiczne i mamy trzeci poziom Bug Party. Czyli nasz rozstaw tutaj osi, strzęk jest obecnie 8, o, ale mogę go tak po kawałku jeść, o, ale tego już na przykład nie przełknę. Widzicie? I właśnie o to chodzi. Tutaj też co? Nic mu nie zjem, bo jest za duży. Press and hold Alt to inject adrenaline. Okej, czyli muszę Alt nacisnąć, żeby adrenalinę wstrzyknąć. I co mi ta adrenalina daje? Nie wiem. Adrenaline is command when you eat the injection.
Czyli co, adrenalina pozwala mi zjeść jakby większe rzeczy? Nie wiem, ale o, to jest właśnie ten świetlik, nie? Tak wyglądają chyba świetliki, czy nie? Ale jak widać, tutaj dzielnie nam idzie, rośniemy, musimy zjeść 5 świetlików. O kurde, patrzcie, co tam pod spodem się dzieje, jakie wielkie, wielkie robale tam pływają czerwone, znaczy chodzą bardziej. Właśnie, tylko co mi daje ten... Co mi daje ta adrenalina, bo tego jeszcze nie potrafiłem tutaj rozwiązać. Aha, że jak trzymam... O, okej, rozumiem. Czyli, że jak trzymam... do przodu strzałkę, to dzięki temu mogę robić takie ostrzejsze zakręty i myślę, że to ma dość duży sens, nie? Na przykład teraz chciałbym nawrócić i mogę to zrobić właśnie dzięki temu. No i tak czy siak, w tej mapce musimy zabić 5 fireflysów, więc teraz jedną mamy już. Czy uda nam się zjeść to? Uda nam się zjeść jej odwłok? Do not turn out. O co chodzi? Nie mam pojęcia. Jesteśmy naprawdę wielcy, mam 49 metrów. Chyba to jest liczone w metrach, nie wiem do końca. Mam 53 metry, czy ja już to zjem całe? Tak jest. I jeszcze jedną... Jaki jestem wielki! Ja pierniczę, prawie jakbym widział... A, nie będę wam mówił, co prawie jakbym widział. Myślę, że każdy się domyśli. Ale gra jest naprawdę, wygląda całkiem fajnie. 60 metrów, czy to jest moje maksimum obecnie? Nie mam pojęcia, tylko potrzebuję jeszcze jednego Firefly'a, który jest gdzieś w tamtą stronę, z tego co widzę. Zbliżamy się, na pewno, zbliżamy się i jesteś mój. Okej, czyli pobawmy się jeszcze troszkę i wrzućmy jeszcze więcej robaczków. Ten i coś tam, coś tam, coś tam. Czyli największy wygra, tak? Więc teraz ja po prostu competition. I czy tutaj też będą inne już węże, czy raczej nie? Znaczy robaki. I teraz ja muszę najeść się jak najwięcej i wyjeść tak jakby wszystkie robaki. Ale widzę, że tutaj też są jakieś zielone rzeczy. What is this? Jumping time. Press and hold down arrow or shift. Your worm will jump when you release it. Okej, ale co znaczy jump? A, czyli tak skaczesz do przodu. To jest całkiem takie fajne, nie? Chyba. Można o, właśnie, widzieliście? Teraz zaatakowałem tego kurde cwaniaczka i go zjadłem. Tylko czym jest tutaj to? Nie mam pojęcia. Znowu muszę na coś skoczyć? O, tam widziałem jednego, teraz na niego skoczę. Woo! No i to ja rozumiem takie zjadanie. Tutaj tak, Manojek, zobaczmy, jestem pierwszy obecnie, tak? Manojek zjadłem 46 tych, ale został jeszcze jeden, który jest drugi. Ale myślę, że on też całkiem niedługo polegnie. Aha, już, ujejku, się napompowałem. Nawet wiem, gdzie on jest, więc lecę po niego. Muszę to wy... O, widzę go? Nie, to nie jest on. Chociaż jest tam. O kurde, zatrzymałem się. On jest już całkiem spory, patrzcie. Ale że jestem dużo większy. To jednak udało mi się zjeść mu głowę, bo kiedy zjecie, nie, właśnie nie wiem jeszcze jak to działa, czy kiedy zjecie mu głowę, to on umiera, czy kiedy zjecie po prostu większą część jego, to on umiera. Tak czy siak, wygrałem, bo już widzę, że się robi czarne tło, więc wygrałem i mogę przejść do następnego poziomu. Czyli musimy przeżyć 60 sekund i oni napiszą o tym w lokalnym newspaperze, czyli w lokalnej gazecie. I teraz tak, chodzi właśnie, problem w tym może być taki, że tutaj jest... dużo tych, zobaczcie, tutaj jest dużo panów, którzy chcą nas zjeść. Jest też dużo innych robaczków, jest dużo węży, naprawdę, jest bardzo dużo, więc my musimy urosnąć do takiego stopnia, żeby nas nikt nie zjadł. Tutaj na przykład nas próbował zjeść i prawie mu się udało. Jakąś tam nasz, u kurwa, jaki wielki, nie, nie jedz mnie, nie jedz mnie, dobra, nie zjadł mnie, ale ja w sumie mógłbym go troszkę podjeść. Czemu one mnie nie zjadają? Czemu te zielone mnie nie zjadają? Nie mam pojęcia. Okej, on zjadł tamto, ale ja w sumie... O nie, umarłem! W sumie ja nie mam walczyć z zielonymi, tak? Zielone nic mi nie zrobią z tego, co ja rozumiem. Czy coś mi zrobi ten zielony? Nie wiem, ale ten zielony bardzo dobrze je. Kurde, no zobaczcie, jak one szybko urosły tutaj. Okej, udało mi się go zabić, ale byłem blisko śmierci tak naprawdę, bo on tutaj całkiem nieźle mnie porobił, tylko ja nie wiem, czy te zielone mogą mnie zjadać. Wydaje mi się, że nie, no bo zobaczcie, ja go sobie zjadam i tutaj totalnie bezkarny jestem, totalnie bezkarny. Zjadłem mu naprawdę lwią część jego i muszę przeżyć jeszcze, ile? Jeszcze 20 sekund niecałe. Okej, udało mi się zjeść go całego przy okazji. Teraz tak, ten jest całkiem spory, ale kurde... No patrzcie, on przede mną ucieka. On mnie nie zjada, a ja mogę go zjeść. Do czasu, myślę. Bo może... No jak? No co mnie blokujesz tutaj? Śmieszku. Dobra, udało mi się go zjeść i właśnie mija 60 sekund za już. Czyli udało mi się to wygrać. Było to w sumie całkiem... nietrudne, ale...
Dopiero jak się dowiedziałem, że te zielone nie mogą mnie zabijać, teraz patrzcie, typowy ruch ze Slitherio, zamknąłem go, zabiłem i koniec. Okej, to sprawdźmy, o co mu dokładnie chodzi. Czy po prostu muszę robić te ostre zakręty, tak? Okej, zrobiłem 5 i tyle. Ma to jakiś tam sens. Excellent. What could be more beautiful than swallowing the larva whole? Well, got addicted to adrenaline, huh? Show me. Okej, czyli muszę... Jak właśnie, o co chodzi z tą adrenaliną? Teraz wstrzyknąłem tą adrenalinę. I mam ją, tak? Czy nie mam jej? Not bad. In a fine technique. If you hold the jump button and do not release it, the worm will not jump. It shrinks and then relax. Try it at high speed. Okej, czyli kiedy ja teraz będę miał dużą prędkość i nacisnę skok, co on się wydłuża? No you know how to do handbrake. Okej, czyli on mnie teraz nauczył, jak mogę po prostu zrobić hamulec ręczny. I to już jest koniec, tak? Your training is completed, now it's time for serious challenge. Ale ja chyba nie jestem gotowy na serious challenge. Dobra, tak więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Insatia wam się podoba, bo mi naprawdę bardzo się podoba. Przeszliśmy cały tutorial, nauczyli nas wszystkiego i było naprawdę interesująco. Wydaje mi się, że teraz będzie dużo więcej akcji, dużo więcej walki i będzie dużo ciekawie. Więc tak jak mówiłem, 400 łapek w górę i robimy małą seryjkę, albo nawet większą seryjkę. Nie wiem, na ile ta gra wystarczy, ale wydaje się być naprawdę bardzo fajną grą. 400 łapek w górę i co jeszcze wam chciałem powiedzieć? Po prostu. Trzymajcie się. Pa, pa.